Z góry chciałem Wam podziękować za oglądnięcie poprzedniego track vloga. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie opinie Wasze, łapki w górę i łapki w dół, za subskrypcję tym bardziej. Cześć Wam, z tej strony Rafał. Jesteśmy na lotnisku Heathrow. Mamy sobotę 2 maja, 6 dzień pracy. W dzisiejszym vlogu powiem Wam coś więcej na temat tego, ile zarabia kierowca tira w UK. Widzę, że Wam się to spodobało. Może nie tyle spodobało, co zainteresowało. Niektórych mniej, niektórych więcej. Także sami będziecie mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie, ile zarabia się w UK jako kierowca tira. Na moim kanale będzie stwierdzenie używane jak ciężarówka, czyli w Polsce ciężarówka to myślę, że jest odpowiednik solówki, w Anglii to się nazywa Class 2. Na kanale AMT Vlog to będzie stwierdzenie ciężarówka, stwierdzenie tir to będzie w Anglii Class 1, a w Polsce ciągnik siodłowy z naczepą. To dla tych, co by nie wiedzieli. Wszyscy się uczymy codziennie czegoś nowego. Moim zdaniem mądry człowiek się uczy codziennie coś nowego, głupi człowiek myśli, że już wie wszystko i niech tak zostanie, bo nie może być inaczej. Z mojej perspektywy oczywiście. Co jeszcze? Mieszkam w Anglii od 18 roku życia. Teraz mam 32 lata. Pracuję i mieszkam w okolicach Londynu. Tutaj żyję, tutaj mam całą rodzinę. Jeżeli planujecie przyjechać do UK do pracy jako kierowca, warto jest zadać sobie pytanie, w jakim celu, czy to jest krótkoterminowy przyjazd do zarobienia jak największej możliwości pieniędzy, czy to jest przyjazd, żeby żyć tutaj z rodziną albo osiedlić się i znaleźć sobie partnerkę czy tam rodzinę, założyć i tym podobne, bo w okolicach Londynu zawsze te ceny wynajmu mieszkań będą droższe. Jak będziecie szukali pracy na północy, to dużo będziecie w stanie zaoszczędzić na wynajmie mieszkań, domów, pokojów, nawet o połowę. Więc nie zawsze w transporcie kalkuluje się mieszkanie koło Londynu pod względem zarobkowym. Że już wiecie, że mieszkam w okolicach Londynu, pracuję na Heathrow, na lotnisku. Ogólnie to wozimy cargo między lotniskami, czyli Heathrow, Gatwick, Stansted. Rozwozimy pocztę, czyli takie mniejsze paczki, nie wozimy żadnych samochodów ani nic tym podobne. I dzięki Bogu, bo jak widzicie, ten koronawirus trwa, a my nadal mamy pracę, także to jest taka w miarę stała praca. No i teraz pokażę Wam strony internetowe, których ja używam do wyszukiwania pracy. To może zacznijmy od... Jest to strona indeed.co.uk. Także odświeżymy stronę, wejdziemy od nowa. I tutaj, jak widzicie, jest słowo what. Jeżeli wpiszemy tutaj kierowca tira, w Anglii odpowiedni do class 1 driver, i w miejscowości wpiszemy Londyn i wyszukamy pracy, i tutaj nam się pokażą oferty pracy. Mamy pierwszą firmę, Arla Foods. Jest to firma, która rozwozi mleko, ja dla nich kiedyś pracowałem. Płacili wtedy, to już mówimy około 3 lat temu, płacili wtedy 12,50 na godzinę przez agencję. Tutaj nie podali stawki w tym ogłoszeniu, także lecimy dalej. Tutaj macie 621 na tydzień. To wszystko są stawki brutto. To nie jest stawka, którą dostaniecie na rękę, tylko od tego trzeba odliczyć sobie podatek i ubezpieczenie. Jedziemy dalej. Macie następną stawkę 650 funtów. Lecimy dalej. Tutaj nie ma stawki. Tutaj mamy firmy Hoyer, czyli ADR-y na cysterny, wozić paliwo. Często sprawdzam review, czyli tak tutaj widzicie, Arla ma 327 reviews, czyli 327 oceniło tą pracę. Tutaj macie Hoyera 2,1 gwiazdki, czyli mało osób oceniło tą
pracę, ale nie zawsze jest dobrze na tym polegać, ponieważ nieraz jest bardzo mało reviews i wtedy musicie przemyśleć to sami, czy to po prostu dwie osoby oceniły i im się nie udało w tej firmie, czy one nie, po prostu nie podpasowały właścicielom tej firmy, bądź po prostu ta firma się nie nadaje. W moim przypadku ja tak zaryzykowałem, zatrudniając się w tej firmie. Były tylko dwa reviews i agencja, dla której pracuję, miała tylko 2,5 gwiazdki. Zaryzykowałem, poszedłem tam i całe szczęście, że tam poszedłem, bo do tej pory mam pracę. Nie narzekam. Jestem zadowolony z tej agencji i z tej firmy, dla której teraz pracuję. Także musicie przemyśleć, co jest lepsze dla Was. Nigdy się nie kierujcie, znaczy ja bynajmniej się nigdy nie kieruję opinią innych ludzi w 100%, tylko zawsze sobie wybiorę to, co chcę z tego, co ktoś mówi i po prostu tak to wygląda z mojej strony. Tutaj mamy następną pracę w Hatfield, też tutaj 40 tysięcy na rok. Tutaj macie agencję, która płaci 11,50 na godzinę. Tutaj macie następną agencję, która płaci 13,50 do 22,75 na godzinę. Jak to wygląda z tymi agencjami i z tymi stawkami? Sprawa wygląda tak na przykładzie tej agencji. Jest 13,50 do 22,75. Zazwyczaj 13,50 będzie w godzinach pracy, które wszyscy chcą wykonywać. Jest największy popyt na te godziny, czyli między 6 rano a 18. Wtedy będą najmniejsze zarobki, będą płacili najmniejszą stawkę. 22,75 spodziewałbym się, że to będzie stawka albo niedzielna, albo będzie to nawet stawka z bank holidayów, czyli z dni, które są wolne od pracy państwowo, czyli jakieś święta państwowe i tym podobne. Często agencje to wykorzystują, żeby ich adwert był po prostu bardziej taki rażący w oczy, tak, żeby skłaniał ludzi do tego, żeby przyszli do nich do pracy. Dobrze, następna agencja tutaj jest od 13 do 18 na godzinę. A nawet to jest ta sama agencja. Jak widzicie, jedna agencja może mieć 5 różnych kontrahentów, dla których wykonuje zlecenie. I w zależności od tego, ile ten kontrahent płaci im, to oni wtedy będą płacili Wam. Tutaj jest następna i oni płacą od 13 do 21. Może przejdźmy na drugą stronę. Jeszcze jedną z dwie zobaczymy pracę. 31 do 41 w Londynie, 14 na godzinę, 13 do 18, 16, 39 do 20, 21, 16, 37 do 20, 21. Tutaj macie 138 na dzień. Powiem Wam, te wszystkie stawki są możliwe do zdobycia, ale pod warunkiem takim, że Wy podpasujecie tej firmie i że oni będą chcieli Was zatrzymać. Jeżeli pracujecie przez agencję, to jesteście w stanie zarobić te 15 funtów na godzinę. Nawet firma tutaj w okolicach Heathrow, firma PRS, płaciła 15 funtów na godzinę przez agencję i to był zawsze 12 godzin. Teraz tylko ze względu na koronawirusa to się trochę pozmieniało. I jeszcze prawo się zmienia w Anglii też, że chcą wznieść samozatrudnienie dla kierowców i nie tylko, dla różnych innych sektorów, jak prawnicy, lekarze. Więc tu się wszystko zmienia na bieżąco, ale wracając do tych zarobków, no to myślę, że w okolicach Londynu możecie zarobić, jak sami widzicie, od 13 funtów na godzinę. To są przez agencję. Za nocki zazwyczaj jest 55 funt, nieraz funt 50 na godzinę więcej. Tu macie 13-14 na godzinę, 12-50 na godzinę. I teraz się pewnie zastanawiacie, jak mi to wyszło, że kierowcy zarabiają takie pieniądze. To już Wam pokażę, jak to się oblicza, a bynajmniej jak ja to obliczam, bo pewnie każdy z Was też to umie obliczyć. Czyli jak sobie policzycie średnio, że będziecie zarabiać 13 na godzinę razy 12 godzin dziennie, jeżeli będziecie pracować 60 godzin w tygodniu, no to później musimy policzyć, użyję kalkulatora, będzie łatwiej i pewniej, żebyście też widzieli. No to policzmy
13 funtów razy 12 godzin to się równa 156 funtów dniówki. To wszystko stawki brutto liczymy oczywiście. Mamy 156 funtów dniówka razy 5 dni. Dajmy razy 5 dni, żebyście na weekendy nie chcieli pracować. To się równa 780 tygodniowo. I teraz policzymy to razy 52 razy 52 tygodnie w roku. To Wam wychodzi 40 560. Tyle jesteście w stanie zarobić, jeżeli byście pracowali cały rok bez weekendów. Oczywiście możecie pracować w systemie 5-6, czyli w jednym tygodniu będziecie pracowali 5 dni, w drugim tygodniu 6 dni. Bynajmniej tutaj tak można na lotnisku, ponieważ dużo razy czekacie, aż samolot zostanie rozładowany. Są często kolejki i tym podobne. Dużo ciężarówek z zagranicy przyjeżdża i tutaj się często na POA-u siedzi. No i co jeszcze Wam mogę pokazać? Teraz chcę Wam pokazać lokalizację, czyli jak to wygląda pod względem wynajmu. Wpiszmy tutaj London to rent. Wybieramy opcję, czyli pod wynajm. I teraz możemy sobie wybrać, czy szukamy tylko w Londynie, czy dookoła. Możemy poszukać, myślę, że o tej lokalizacji, co jesteśmy teraz, do 10 mil. Property type, czyli typ tego, co chcemy wynająć. Powiedzmy, że to będzie dom. I w przeciągu ostatnich 24 godzin dodane. I zobaczmy, jakie są koszta wynajmu tutaj w Londynie. Stawki już widzieliście, także będziecie mogli sobie porównać. Mamy 1625 na miesiąc. 1660 per week, ale to jest 2 bedroom house share, czyli to jest pokój do wynajęcia w tym domu. Double bedroom, czyli podwójny pokój w tym domu, będzie Was kosztował 610 funtów na miesiąc. Double room, czyli podwójny pokój na jedną osobę będzie kosztował 610, jeżeli to ma być dwie osoby, to będzie Was to kosztowało 760 funtów. Także tak to wygląda tutaj w okolicy Londynu. Widzicie, około 650 funtów będziecie musieli zapłacić za miesiąc za sam pokój, żeby go wynająć. Teraz zmieńmy lokalizację na pracy i wpiszmy na przykład miejscowość Leeds na północy. I sprawdźmy oferty pracy tam. I jak widzicie, tutaj już jest pierwsza oferta, 35 tysięcy, czyli cały czas jesteśmy w tym, co Wam mówiłem. Nie mniej niż 28 nie powinno się zdarzyć. Zdarza się, ale rzadko. Czyli 33 tysiące na godzinę pracy, tutaj jesteście w stanie zarobić 11,98, nawet 15-16. Widzę, że ktoś płaci, ale to chyba tak, też jest możliwe. 11-16. Często jest tak, że agencje wystawiają duże stawki, ponieważ potrzebują kogoś na jeden dzień w tygodniu lub dwa dni w tygodniu. I jak sami widzicie, jest tutaj więcej chyba ogłoszeń na 15 funtów na godzinę niż u nas w Londynie było. A nawet się potrafi trafić coś za 9 funtów. W każdym bądź razie stawka jest na tyle podobna, że jak teraz Wam pokażę dom, to sami stwierdzicie, że pod względem też wybierzemy domy. W ciągu 24 godzin wybierzemy. I tutaj pierwszy dom jest 1404 funty. Następny dom już macie za 650 funtów, czyli to jest połowa z tego, co byście musieli płacić w Londynie, a zarobilibyście bardzo podobne pieniądze. Tutaj macie następny za 975, 350. To te za 1400 to jest taki adwert wrzucony po prostu i będzie często wyskakiwał, ale normalne ogłoszenia to są tutaj 600 funtów. To jest też adwert.
To są oferty. Tutaj widzicie, to jest 10-pokojowy dom, dlatego też są takie ceny. Żebyście nie myśleli, to jest 6-pokojowy dom. W ogóle nie spełnia kryteriów tego, co wyszukujemy. Ale może dajmy maksymalnie 3 pokoje. Mało kto wynajmuje więcej. Mamy 650, 625, 350, ale to jest chyba za pokój. House share, tak. Mamy 600 za cały dom, 475, 823, 823, 823. Także widzicie, jaka jest różnica, czym się różni Londyn od północy. Różni się tym, że się zarabia podobnie, a płaci się za wynajem więcej, bo jest blisko stolicy. I to jest tyle. Także zarobki 28-32 tysiące bez problemu. Jak macie szczęście i agencja, może nie tyle agencja, co kontrahent, który wynajmuje agencję, was polubi, to będzie po prostu cały czas pisał do agencji, żeby wysyłała was i będziecie mieli tak jakby stałe miejsce pracy i też można wtedy dobrze zarobić. Dobrze też o tym pamiętać, że z agencją warto też negocjować cenę, czyli można sobie wywalczyć cenę za nadgodziny większą, czy jeżeli potrzebują kogoś do pracy, to możecie powiedzieć, że przyjdziecie do pracy, ale z jakiegoś bonusa i tym podobne. Są też pracownicy, którzy jeżdżą po agencjach, zostawiają swoją wizytówkę i mówią, że mogą pracować jako emergency driver, czyli jeżeli agencji nie przyjdzie pracownik do pracy, to wtedy dzwonią takiego chłopaka i po prostu płacą mu tam 300 funtów za dzień, czy 400 się nawet zdarza, po to tylko, żeby nie stracić kontraktu z jakąś poważną firmą. I to tyle z mojej strony. Pozdrawiam was i do następnego.